Hello, witam was kochani, bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, zapraszam was do kasa, bo dzisiaj w kasie będziemy robić odcinek, dawno nie było na YouTubie, w sumie nigdzie nie widziałem dawno żadnego takiego challenge'u w kasie, więc stwierdziłem czemu by nie, miałem kiedyś serię, E, Breeding out the ugly. Jest też challenge Ugly to Beauty Więc jestem taki troszeczkę e, emocjonalnie przywiązany do tego challenge'u Tak więc robimy Ugly to Beauty moi drodzy Więc serdecznie was zapraszam do tego odcinka A Weźmy sobie Ugly to Beauty wpiszmy nie, nie, Niech będzie to Dobra zdejmijmy ten kostium Damn Kurde bele no No dobra Makijaż też z tej... O, to było makijaż. Co? A, to było to. Okej. Okay. Pierwsze, co zrobię, to na pewno popracuję nad, nad ciałem. Ale masz dziwne nogi, Kubito. Czy to ciało wygląda dobrze? Nie... Jest jakaś taka barczysta. Teraz jest chyba dobrze. A może jeszcze dajmy jej trochę. Dobra, wydaje, wydaje mi się, że jest dobrze. Jeżeli chodzi o ciało. Więc przejdźmy, przejdźmy może do, do twarzy, do, do czegoś, co nam zajmie znacznie, znacznie więcej czasu. I, I nawet nie wiem od czego zacząć, wiecie wie co? Uszy bardzo szybko poszło zrobić. Super. Może jakoś tak spróbujmy na razie bez trybu edycji detali to poprawić. Zapom zapomniałem zupełnie, jak, jak to było. Ciężko zrobić ten challenge, tak naprawdę. Dobra, ale powiedzmy. Czemu te brwi tak. Dobra, może brwi też w ogóle zmieńmy. <śmum> ja nie wiem. Dobra, może jakieś nie z modów. Oczywiście, postaram się jakby tą simkę zrobić bez modów, żebyście też ją mogli pobrać, jeżeli będziecie chcieli. Chociaż, no nie, nie wiem, nie wiem, nie zapowiada się dobrze. Ale coś jest nie tak z jej w ogóle, z powiekami mi się wydaje. W moim świecie każdy jest pony, i wszyscy jedzą krawędzi i połowę. Przedstawię. Chciałem powiedzieć, że dobrze. Znaczy. Czy dobra, może tak. Tragedii nie ma. Wiecie, kogo mi ona przypomina. <Credit noise> ona mi przypomina Michałopą z Ranch'a. Chociaż. Nie, ja, powin ja powinienem się nie odzywać na swoich własnych odcinkach, naprawdę. Bo to jest przecież. Wyciągnijmy te oczy i wyciągnijmy może jeszcze. O! Psz. Coś mi, nie, coś mi nie pasuje w tym nosie, wiecie. A bo chyba, chyba za bardzo ten nos tak. A, tu można ten nos zmniejszyć. Okej. Okay. Ale dalej mi coś nie pasuje. Coś, coś, coś z... z tym nosem jest nie tak. No nie. <śydéranganables> no nie. Nie, nie, nie. nie wytrzyma. I się głowa rozszerzyła przypadkiem. Dobra, tu jej szczękę. Coś, coś mi nie, też nie pasuje z tą... Może nie tak. Nie pasuje mi coś z tą szczęką. No coś tu ewidentnie nie po, poszło, poszło nie tak. Ja w ogóle nie mogę tego bardziej wyciągnąć. Czemu? Nie, nie wiem, co tu jest nie tak, naprawdę. Z tymi ustami też jest coś nie tak. Nie no, ja pierdziele. Ale ja nawet nie wiem, co z nim jest nie tak. Dobra, wiecie co, może dajmy jej... Maki Makijaż, a poczekajcie jeszcze, jest ta szczęka. Nie no, dalej patrzcie, tu po bokach, tak tutaj. Tu, 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 jest coś nie tak. I ja nie wiem, ja nie wiem co nie tak jest, tak <ścoughs> Tak to strasznie dziwnie odstaje. Aha, bo po prostu źle ustawiłem usta, no dobra. I wszystko jasne, to Tobiasz po prostu jesteś debilem. A ust, usta bardzo ładne ma. Z tym, tym nosem mi coś nie pasuje. Chyba ten czubek jest trochę za duży. Okej, okay, to może, może zrobimy tak. W ten sposób to zmienimy. Tak, i teraz trochę tak. O, 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 o. No, kurde, słuchajcie, no chyba, ch chyba już jest Git. No w sensie, no nie wiem. Czekajcie, dajmy jej jakiś makijaż. Czy karnację jej zmieniamy? Ja bym zostawił takie. Teraz do mnie dotarło, że ona trochę przypomina... Tak. Jak jest tak, to ona trochę przypomina e, tego Andrew Tate'a. O, Jesus. Ej, słuchajcie, dobra, z tym makij... Z tym makijażem nie wygląda źle. Muszę wam przyznać. No. czy znaczy, dobra, może zmieńmy jej usta, bo są takie za bardzo... Po prostu za bardzo. Teraz trochę jak kaczka wygląda. Ja mam wrażenie, że ona ma zeza. <grym> Może zmienimy jej kolor oczu? Mm, za duże ma trochę te oczy. Teraz ma chyba za małe. Ty <grym> Dalej wydaje mi się, jakby miała zeza. Nie wytrzymał, Napra naprawdę mam wrażenie, jakby ona miała zeza, no. Ma dość, zauważyłem, że mam... Męskie ryzy twarzy, i ja nie mam. Nie, próbuję to zmienić. Próbuję zrobić ją bardziej kobiecą, ale. No, nie, nie idzie mi. Nie wytrzymam! Ale. Lepiej tak jest? No, ja nie wiem, ja nie wiem. Lepiej. Dobra, zmieniłem kolor oczu na niebieski i jest trochę lepiej. Może, mo, może, to przez te brwi, bo one są takie trochę krzyczaste. Ej, dobra, jest, jest cute. Ej, ja bym zmienił jeszcze jednak kolor skóry na jakiś taki... Nie będziemy jej wybierać, żeby nie było. Ale ten, który miał był taki bardzo szary. Ten jest taki cieplejszy. Mi trochę bardziej pasuje ten cieplejszy to niej chyba. O mój Boże, w tej fresurze wygląda bardzo ładnie. O, oh, damn. Ta fryzura jej pasuje. Więc, jeżeli jakimś cudem zechcecie sobie ją pobrać, to tylko w tej fryzurze. Nie, 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 nie pasują mi te, jednak te niebieskie oczy. O, te szare są ładne, no. W tych szarych dobrze wygląda. Umówmy się, jakby to nie jest najgorsza simka, jaką kiedykolwiek widzieliście na pewno. Jestem w stanie w 100% to potwierdzić, że to nie jest najbrzydsza simka. To wiesz, ustaliliśmy, nie dajesz modów. Znajdź coś bez modów. O, z tą fryzurką wygląda cute. Wygląda bardzo ciekawie. tą fryzurą, a może... A ta? Mmm, nie. Ta wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Jeszcze próbuję testować jakieś inne, ale... Ale ile, ile tych kolczyków? Halo. Może jakieś takie kolczyki? Ej, to wygląda... Ej, to jest cute, jestem zadowolony, O, może bez przesady, jakieś takie kolczyki może, a może te, uuu Uuu, te wyglądają bardzo fajnie, i może jeszcze kolczyk w brwi, skoro tak już szalejemy Nie do końca się maczuje to z tą brwią, basically wchodzi jej wbrew mm. Nie no, to wygląda tragicznie, to wygląda spoko, ale to, to jej wchodzi w tą brew, i mi się to nie podoba, o Teraz jej nie wchodzi w ale coś jej się zmieniło. Aha, dobra, bo oczy jej trochę obniżyłem. Teraz jest naprawdę cute, ale dajmy jej jeden kolczyk w takim razie. No, i czadowo. I tu możemy je dać bardzo ładnie na niej złoty wygląda, chyba tak, tak mam wrażenie. Nie znam się na kolorach, więc przepraszam. Tu powinna Marika się wypowiedzieć, bo Marika miała też yy, szkolenie z teorii kolorów do skóry, więc. Marika, jeżeli to oglądasz, daj znać, czy pasuje do niej złote, czy nie, czy to inny kolor powinien być. Mi się wydaje, że pasuje. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego, jak yy, jakiś Better Build By, że mogę tutaj wyfiltrować te same na przykład z gry, a nie z modów. To byłoby spoko. I czemu przy tym się nagle usuwa ten nasilnik, który by tu idealnie pasował? Ech, bez sensu. Ej, bardzo ładna bluzka. Wcześniej chyba nie widziałem. Nie kojarzę jej. Ostatnio w ogóle mam tak, że, że bardzo dużo rzeczy odkrywam na nowo w Simsach, że jest naprawdę sporo rzeczy, których wcześniej po prostu jakby, nie wiem, nie widziałem albo przeoczyłem je jakoś jakimś cudem i, i dopiero teraz mi się nagle objawiają. I mówię, jestem jak, ty powiedzmy te rzeczy, na przykład z tego dodatku, który wyszedł 5 lat temu. Jest W ogóle szok, że ja mogę powiedzieć, że jakiś dodatek wyszedł 5 lat temu, a... Zobaczcie to. Czujcie, to. to jest dzikie dopiero. To jest dopiero dzikie. Jakie buty do tego stroju? Hmm. Mnie pasowały jakieś takie letnie, A takie wiecie? Takie coś. O, coś w tym stylu. chciałem powiedzieć w tamtym, ale no, niekoniecznie. O, chociaż czy ja wiem. Hmm, nie podobają mi się te buty. Bo rozklapciane na dole, jakby tak, tak wyglądają. A może te? O. Te, ale białe. Ej! Ej, cute! Wow! Jestem w szoku, bo zrobiłem naprawdę inną simkę niż zwykle! Jakby... I to działa! Uuu, zapomniałem o istnieniu tych kolczyków, one są piękne też i mi do niej mega pasują. I do oficjalnego jakby come on. Przybyłem w takich czasach, że normalnie ludzie do oficjalnych strojów też noszą piercing. Ale chyba daliśmy jej to, to podwójne, no nie? Tak, podwójne. I damy jej troszeczkę inny makijaż. No taki bardziej adekwatny do stroju, który zaraz będzie miała. Eee, bardzo mi się podoba w tym stroju. No, ten strój. Chociaż w takim, w takim skromnym garniaczku. Wygląda chyba najlepiej. Nawet buty pasują, ale buty dałem czarne jednak. Wiecie, czego mi brakuje? Takich butów jak te są. Eee, tylko z gry podstawowej, no nie. Masz strasznie duże nogi, teraz zauważyłem. O! Eee, takich, takich szpiczastych eee, szpilek. Tylko z gry podstawowej, żeby były. Dobra, ja dobie dałem wcześniej ten pierścionek. To zostawmy. I dałem tobie, tak, te paznokcie. To je też zostawimy. I może, może jakiś naszyjnik, No, fajnie by było. Damn, ślicznie, ślicznie, bardzo ładnie. Powiedzcie mi, tylko ja nie przekładam jakby zbytniej wagi do, do strojów sportowych? Jakby... Niech, nie chcę jest jaki jest i tyle. Strasznie lubię to body. Ale rzadko używam, bo jest takie dość, no jest specyficzne. Teraz będę mieć problem, jaki jej strój dać taki imprezowy. Niby mógłbym tych z tych karnawołowych, ale one są takie, no nie wiem, no nie wiem, takie specyficzne. Dałbym z chęcią ten, ale może ten brązowy? Chociaż ona w takim też wygląda bardzo ładnie. Dobra, niech będzie to, Jakbyś wyglądała z perłami. Nie, robią, robią z tego zbyt jakiś taki oficjalny w ogóle strój. Jakby nie, nie, nie chcemy, nie, nie zależy nam jak, na jakimś, nie wiadomo jak oficjalnym stroju. A będą jakieś kolczyki z tej samej kolekcji? Chyba nie. No to. No to dobra, dajmy w sumie to. E, pasuje w miarę. Daj mi tutaj taki dość ciemny makijaż. Oj, nie wiem, czy pasuje do tej sakienki. Tak szczerze mówiąc. Znaczy, ona bardzo ładnie wygląda w tym makijażu, ale no nie jestem, nie jestem przekonany. Jakoś, jakoś tego nie czuję. Zawsze mam z tym kłopot z wyborem jakiegoś sensownego stroju, czy to dla simów, czy to dla simek, sensownego stroju na ciepłą pogodę. Jakby. Sam mam z tym problem w życiu realnym, że mam problem określić się, jak mam się ubrać. Jak, jakby nie określić, się, jak mam się ubrać, tylko faktycznie się ubrać na ciepłą pogodę. Na przykład obecnie słuchajcie, jest. U mnie obecnie jest 27 stopni. Mamy. Kwiecień. I co? I mam problem. I bo, bo, jak wychodzę na przykład gdzieś, to wracam cały spocony, bo się nie potrafię ubrać na ciepłą pogodę. O, bo na przykład to. To wydaje mi się, że pasuje na ciepłą pogodę, ale to jest taki, to, to wydaje się to taki gruby materiał, więc wydaje mi się, że średnio pasuje na ciepłą pogodę. Tak samo to. Uwielbiam na ciepłą pogodę Simon yy, dawać taki, takie czerwone policzki, że jakby, że widać, że im jest gorąco. Bardzo mało glossy, to niech, niech będzie to. Yy, tylko poddawajmy jej po prostu te kolczyki, które ona ma. I dlaczego usuwają na ciepłą pogodę? Naprawdę nie rozumiem. I chyba nigdy nie zrozumiem, bo niektóre te to, jak sortują te obiekty w Simsach, to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dziwne. Tak samo jak na przykład nie ma tych na ciepłą pogodę. Przecież jakby nie znam nikogo, nikogo, znam. Ludzi, którzy mają kolczyków, po prostu od stóp do głów są całych w kolczykach. Nikt nie wyjmuje na przykład kolczyków na lato, bo jest ciepło. Wyobrażam sobie w ogóle, że ona nie mieszka gdzieś, nie wiem, gdzieś, gdzie pada śnieg. Tylko w jakiejś Kalifornii na przykład mieszka, więc nie potrzebuje jakiejś takiej... Chociaż ta kurtka wygląda spoko. Dobra, no, never mind, scrap that idea. Kurtka mi się podoba, zostajemy. <laughs> Jakby były też takie pomarańczowe spodnie, chociaż... Hmm. Hmm. Dobra, te też są spoko, jakby całe czarne mogą być, I guess. Zapominam zawsze, że tutaj jest możliwość wyfiltrowania koloru. Są takie pomarańczowe, ale z modów. Hmm. Może ustawmy czerwone, może tutaj będzie coś takiego podającego trochę w pomarańcz. Nie, nie ma. Ale przy, żółty, przy żółtym chyba może być coś takiego. No To, to, to jest bardziej zielone niż żółte, tak swoją drogą. Więc, o, oczywiście, wszystkie kolory są różne, tylko nie, pomara pomarańczowy sam jest dobrze dopasowany. Dobra, dam jej całe czarne. Będzie git. O, słuchajcie, a może jakąś czapkę jeszcze? Bo to jej będzie fajnie wystawało. Fajnie, jakby czapka też była pomarańczowa. Kinda Pomarańcz bardziej pod czerwony podchodzi, ale, ale nie ten dalej. No, chyba nie będę pomarańczowej czapki, tak mi się wydaje. Nie, no, jak jakiś. Nie powiem co w tej czapce. Dobra, bez czapki. Zostajesz bez czapki, moja droga. Moi drodzy, więc poznajcie NIE. NIE White. Ona jest. Chce być przyjaciółką świata, jest ambitna, towarzyska i uwielbia naturę. I tu są jakieś, nie wiem, tu już coś było pozaznaczone, więc tutaj nic, nic nie zaznaczałem. Nawet, wiecie co, nawet wam po prostu pousuwam, żebyście nie mieli później problemu, że na przykład będzie coś lubiła, albo nie lubiła czegoś. Eee, to jest, to, to jest bez, sen, bez sensu, jeżeli będziecie chcieli ją pobrać, oczywiście, bo... No, no, ale tak wygląda jej strój codzienny, eee, co zresztą, zresztą widzieliście. Tak wygląda jej strój oficjalny. Tak wygląda jej strój sportowy. Tak wygląda do snu. Tak wygląda ten imprezowy strój. Do pływania też nic specjalnego na gorącą pogodę. Tak, nic specjalnego. I tak wygląda strój zimowy. Ogólnie wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Dla przypomnienia tak nie ja wyglądała na samym początku, więc no wydaje mi się, że wydaje mi się, że poszło mi dobrze, jednak. A no, tak myślę, no, tak się stresowałem, tak pisałem, że mi nie pójdzie dobrze. Ale jednak, jednak poszło mi dobrze, jednak podoba mi się to jak wyszło, bo wiem się naprawdę dobrze, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej w ogóle takich challenger. Eee, mam nadzieję, że tak, bo ja się wiem dobrze. I w ogóle, jeżeli macie pomysł na jakiś challenge, który chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, to dawajcie znać w komentarzach. I oczywiście nie wrzucam do galerii, eee, wrzucę ją tak, żeby była bez, eee, bez żadnych modów, tak, żeby każdy mógł sobie ją pobrać. Oczywiście będzie miała mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych dodatków, well... No, moi drodzy, to byłoby na tyle, ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie kupić jakiś dodatek do Simsów, jakikolwiek, to zapraszam Was do użycia kodu SIMSWEEK. Dalej to trwa, dalej mam taką możliwość, więc bardzo dziękuję za EA, za, za, za tą możliwość. Żeby użyć tego kodu, musicie go wpisać w polu kod promocyjny. Mimo nazwy kod promocyjny nie dostajecie żadnej zniżki. Może, może kiedyś takie coś będzie, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale za to ja dostaję mały procent, dokładnie to jest 7% z tego Waszego zakupu Idzie do mnie, więc tak naprawdę 93% idzie do EA, a 7% Idzie do mnie. Moim zdaniem Bardzo fajny deal, bo jakby Macie możliwość wsparcia mnie Nie wydając dodatkowo pieniędzy Bo i tak kupujecie coś. Moim zdaniem Mega czadowy pomysł to jest, więc jeżeli Chcecie, to zapraszam do wsparcia mnie Będzie bardzo mi miło No i co? Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu co uważacie o tym challenge'u, czy, czy sobie poradziłem, czy nie. I dajcie znać też w komentarzu, jakie inne challenge mogę zrobić na przyszłość. Mm, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli kanał wam się spodobał, to koniecznie zasubskrybujcie i zostawcie dzwoneczek, aby być z filmami na bieżąco. Zapraszam Was też na moje social media, które są podane w opisie. I co do następnego. Mm, mm. Bajo pa, pa.